Po szczycie sojuszu w Wilnie Putin odgraża się w reakcji na możliwość członkostwa Ukrainy. Oficjalna procedura w praktyce może rozpocząć się na jesień, kiedy dojdzie do spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Prezydent USA Joe Biden przybywał w Finlandii, która od niedawna jest częścią paktu. Potwierdził zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie. W Wilnie Ukraina nie otrzymała oficjalnego zaproszenia do sojuszu. W sytuacji, gdy trwa konflikt zbrojny na Ukrainie, gdy nie wiadomo, jak ten konflikt się rozwinie, no, NATO nie mogło podjąć decyzji w sprawie członkostwa Ukrainy w pakcie. Rosyjska propaganda wykorzystuje decyzje, jakie zapadły na szczycie, by kreować się na ofiarę i robi to sam Władimir Putin, który rozpoczął zbrodniczą wojnę. Masowe groby, bomby spadające na obiekty cywilne nazwą obroną przed możliwym członkostwem Ukrainy w NATO. To stwarza ugrozy dla bezpieczeństwa Rosji. Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji, a jednym z powodów specjalnej operacji wojskowej jest groźba wstąpienia Ukrainy do NATO. Z tymi słowami Putina ponownie współgrają słowa moskiewskiego patriarchy Cyryla. W ostatnich dniach pojawiła się jego wypowiedź, w której stwierdził, że Rosja podtrzymuje świat przed totalnym złem i nadejściem antychrysta. I choć te słowa są bezrefleksyjnie przyjmowane w Rosji, to w praktyce oznaczają odwrócenie pojęć. To Moskwa jest dziś zagrożeniem, to Moskwa czyni swoją agresję wyjątkowo okrutną, Moskwa chce pozbawić suwerenności sąsiadujący kraj. Prezydent USA Joe Biden mówi, że kontynuowanie agresji nie leży w interesie Rosji. Nie sądzę, aby Rosja mogła prowadzić wojnę w nieskończoność, po pierwsze pod względem swoich zasobów i zdolności. Biden po szczycie w Wilnie udał się do Finlandii, dla której zakończony szczyt był pierwszym, odkąd stała się członkiem sojuszu. Bliżej akcesji jest też Szwecja. W jej przypadku decyzje mają zapaść na jesień, bo w tureckim parlamencie trwa dwumiesięczna przerwa w obradach. Jeżeli zapadną, osłabią Rosję, mówi politolog dr Łukasz Stach. Z tego też tytułu Morze Bałtyckie staje się w tym momencie wewnętrznym jeziorem Paktu Północnoatlantyckiego, co no zdecydowanie obniża możliwości działań rosyjskich na tym akwenie. Na listopad planowane jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu. Prezydent Andrzej Duda oczekuje, że wtedy rozpocznie się proces taskingu wobec Ukrainy, czyli oceny przygotowania państwa do wstąpienia do sojuszu. To jest taki wyraźny proceduralny krok w kierunku NATO, czyli jakby można powiedzieć, ta proceduralna ścieżka wejścia do NATO niejako została dla Ukrainy otwarta. Po szczycie w Wilnie Biały Dom poinformował o odblokowaniu dodatkowych żołnierzy, 3000 rezerwistów, którzy mogą trafić do Europy. Nie zmieni się liczba wojsk amerykańskich, rozwiązanie zwiększa elastyczność. Prezydent Joe Biden wykluczył wycofanie się jego kraju z kontynentu. Pokój i bezpieczeństwo w Europie są niezbędne dla bezpieczeństwa i pokoju Stanów Zjednoczonych. Waszyngton będzie gospodarzem przyszłorocznego szczytu sojuszu.